Inna japońska skocznia w Hakubie, niedaleko Nagano, była szczęśliwa dla Adama Małysza tylko za pierwszym razem. Rok przed igrzyskami wygrał w pięknym stylu konkurs o Puchar Świata, dostając od jednego z sędziów, notabene Japończyka, notę marzeń. Na samych igrzyskach było jednak fatalnie. Forma w niewytłumaczalny sposób gdzieś uciekła, Małysz był w obu konkursach poza pierwszą pięćdziesiątką. W tym wspaniałym sezonie 2000-2001 też nie miał tu szczęścia. Właśnie w Hakubie miał jedyny upadek. Dużo szczęśliwsze jest dla Adama Sapporo. Tam wygrał w 1997 na olimpijskiej Okurajamie. Triumfował też w obu konkursach 2001 roku.